Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Tomek. Jak zawsze na lekkim stresiku, ale bardzo się cieszę, że tu jestem. Bardzo się cieszę, że wy tu jesteście. Od razu zaznaczę, że nie jestem poetą, ale mam taki tekścik, który przedstawia pewien stereotyp. Stereotyp ziomków. Pewnie wam wszystkim znany. Yo, yo, właśnie luźne gadki, głupie gadki, wsiu w głowie. Ale mam nadzieję, że po tym tekście trochę, że tak powiem, on skłonicie się do zaakceptowania pewnych wyjątków. Okej. Jest słoneczny dzionek. Wtorek. Spotyka się z ziomkiem ziomek. Piątka, szufla, siemano, yo, koleś. I tak ziomek do ziomka. Ziomie, te buty nie są twoje. Moje. Obczaj. Świeżo kupione. Nowe. Nowe? Nie wkręcisz. Przecież widzę, że jakieś takie podniszczone one. Podniszczone. Chuja się znasz, koleś. To taki promodel, ziomek. Sromodel. Jeszcze jakbyś jeździł na desce, no to wtedy może. Na desce, no. Na desce jeżdżę, tylko zazwyczaj gdzieś po mieście wejrzę, no, bo się zaraz zeźle jeszcze. Tak sobie siedzieli, gadali, w sumie od rzeczy pieprzyli i niemal przegapili fakt nagły. W polu widzenia pojawił się towarek łatny. A że obaj psy na dupy zaczęli się prężyć, wyginać, niczym członkowie cyrkowej trupy. Do sprawy lepiej by podeszły, bo ziomeczków sposób był po prostu śmieszny. Śmieszny, zupełnie niedorzeczny, sprzeczny, a przy tym dość niegrzeczny. Damn, girl, that ass! That ass! O kurwa, przeszła obok, do mnie prostując się suka. Na szczęście dźwięków tych nie musiała słuchać. Słuchała czegoś, słuchawek w jej uszach muka. Poszła sobie, a chłopaki dalej na głodzie wpatrywali jedynie swe oczy w jej tyłek. Ziomeczków naszych dwójka, myśląc, że coś zwyciężyła zupełnie, jak gdyby niewiasta nogi rozłożyła, zbiła piątkę, później następną piątkę zbiła, trochę się pośmiała, chicho, chicho, ja zamuliła była. Stary, ale się dziabnąłem. Co? Mówię, że się dziabnąłem. Nie. No. Co? Godzin nagle spieprzył im ze 6 na zegarku, nadal za 5, 6, 8. Fifka już pękła, co róż, któryś coś stęka. Katastrofa. Nagle niczym nocna zmaza dopadła ziomeczków gastrofaza. Zaraz poszli coś oszamać, piwko i kierunek baza. Nara. I teraz mamy, jak nie mam morał, w większości bajek, wierszy, zmora. Chora. Może wydać się to konkluzja, że całe to przedstawienie to lekka iluzja, bo... No faktycznie, tych dwóch koleżków, no to zwykli imbecyle, ale proszę, uwierzcie mi, że nie każdy ziomek musi być debilem. 10? Tyle. Dziękuję. To był okej, Tomek, brawa. I oceny dla... To teraz. I oceny dla Tomka nad głowę.